te tam rzekome straty w VAT-ie tam, jakieś pewnie tak, były. Cała wszystko Europa można powiedzieć, prawda? Tak, wszystko i oni wyciągnęli powiedzieć. Tam w ogóle, nie wiem, tam pół biliona, prawda, w ogóle złotych, przy czym można podawać dokładnie każdą inną kwotę. Tak. Od jednej złotówki do po prostu 100 miliardów dolarów. No można podać też, że 4 tysiące minimalna pensja może wynosić. Dobry albo dobry wieczór Państwu. Kolejny kanciasty stół i tym razem wydarzenie wyłącznie w składzie kobiecym. Niech Państwa nie zmylą ci ponurzy mężczyźni w garniturach. Oni nie chcą przychodzić do mediów obywatelskich, ale kobiety są odważne i przychodzą. Zacznę od razu od tego losowanie właśnie niedawno było numerków. Zieloni, Urszula Zielińska, czyli fragment Koalicji Obywatelskiej, tak piątka. Jest. To dobry numer, nie? Bo się mówi, że na piątkę jesteście, tak? My jesteśmy na piątkę. Ja jestem na miejscu dziewiątym. Przywiązałam się do dziewiątki. No ale najpierw trzeba będzie odnaleźć tę listę z numerem komitetu z numerem 5, tak? To jest dobry numer. Także będzie używane i Anna Tarczyńska, Wiosna, Numer 3 na liście Lewicy i ja z numeru, który żeśmy wylosowali dzisiaj, trójkę, no wyjątkowo się cieszę, tak? Bo nie będzie konfuzji pomiędzy naszą listą, numerem listy i numerem moim na liście, prawda? 3 na 3, tak. A w dodatku jeszcze jak widziałem, Maciej Gdula na Facebooku napisał, że jest bardzo z tego zadowolony, bo mówi trzy partie tak. Główne, trzech liderów, numer 3, więc wszystko się łączące zgadza. Trzy pokolenia. Tak, znaczy, że ktoś tam jednak czuwa nad tymi numerami, no a PiS jak wiadomo nadwuje. No. Także PSL tradycyjnie jedynka, oni nie wiem, chyba się z kimś umówili, że zawsze będą mieli jedynkę, tak to wynika. No ale to tyle takiego, że tak powiem, wstępu, żebyśmy się tak jakoś umiejscowili w czasie. Ja mam do Was takie pytanie, znaczy myślę, że ono jest i łatwe, i trudne, bo ono zawiera chyba w sobie pewną pułapkę, bo myślę, że strona obywatelska, demokratyczna, no po to idzie do wyborów, żeby je wygrać, prawda? I ja osobiście jestem przekonany, że ta szansa jest bardzo duża. Nie cierpię defetystów, bo to są samosprawdzające się przepowiednie i takiego jojczenia. No ale wiadomo, że będzie trudno. Ale przyjmijmy, że mamy to. Mamy to. I wtedy, z tym, że nie ma co się oszukiwać. No nie, opozycja nie zdobędzie jednak, już nie mówię tylko większości konstytucyjnej, ale nawet jakiejś znaczącej większości. Tak? Myślę, że tu do końca będzie się ważyło pewnie o tej 21 w tę niedzielę. Nie będziemy wcale pewni, czy ten wynik jest ostateczny, prawda? Bo jeszcze potem się okaże, że exit pole niekoniecznie były dokładne, albo że będą spływały nowe dane. No więc tak czy inaczej, takie czy nie robocze założenie. Wygrywa opozycja i ma przewagę niewielką, kilku, może kilkunastu posłów. Liczę Was łącznie. Tak. Takie jednak są deklaracje, że do jakiejś potem tam ugody i jakiegoś tak kompromisu w postulatach dojdzie, ale w jednym nie trzeba. I trójka, i piątka, jeżeli tak można powiedzieć, deklarują, że trzeba będzie rozliczyć PiS z ewidentnych przestępstw konstytucyjnych, prawnych, wszelkich innych możliwych. Tylko teraz moje smutne pytanie, czyli ja bym powiedział, jak po Prawie i Sprawiedliwości przywrócić Prawo i Sprawiedliwość. Te nie przez te duże litery, tylko przez te małe, te prawdziwe Prawo i Sprawiedliwość. Czy jest na to pomysł i czy jest, znaczy pomysły można mieć, tak? Stawiamy przed Trybunałem Stanu, tak? No dobrze, ale do tego trzeba mieć pewną liczbę posłów na przykład. No i to może tak być, że nie będzie takiej liczby. Czyli jak to wygląda dla Was osobiście, ale też oczywiście w waszych partiach? Moim zdaniem pierwszym krokiem będzie skupienie się na priorytetach, rozwiązaniu podstawowych problemów, które nabyliśmy przez ostatnie choćby 4 lata. I to są trzy rzeczy, trzy sprawy z mojego punktu widzenia. Po pierwsze, przywrócenie trójpodziału władzy, czyli władza ustawodawcza,
sądownicza, wykonawcza, no, ale rozdzielenie. Znaczy, ale czyli jak? Czyli, no bo można rozdzielić prokuratora generalnego. Między innymi rozdział właśnie tych stanowisk prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. Odkręcenie tych nominacji w sądach, nominacji politycznych, czyli ilości sędziów nominowanych politycznie na wszystkich szczeblach właśnie władzy sądowniczej, czy sąd, od sądów powszechnych po Sąd Najwyższy. I to jakby jeden obszar. Drugi obszar to natychmiastowe zajęcie się, nie zapominajmy, stoimy przed olbrzymim wyzwaniem klimatycznym i jesteśmy w absolutnie żadnej pozycji, żeby się przed tym bronić, przed konsekwencjami katastrofy klimatycznej, która nam już widać jej skutki. I trzeci obszar to zaangażowanie obywateli znów i większe niż dotychczas, niż kiedykolwiek dotychczas w ten proces. To są trzy rzeczy, które chcę zaznaczyć na początek. One są, i absolutnie nie mam żadnych złudzeń, że to nie będzie szybki proces i to nie będzie wykonalne w rok, może pewnie nawet nie w 4 lata. Natomiast te trzy kluczowe obszary, czyli przywrócenie trójpodziału władzy, natychmiastowe zajęcie się problemami klimatycznymi i włączenie obywateli w te procesy decyzyjne dużo, dużo szersze niż kiedykolwiek do tej pory. To jeszcze do spraw klimatycznych wrócimy, bo one są bardzo ważne, ale chcę, żeby na razie poprzestańmy właśnie na tych podstawowych zmianach. A jak wiosna? Więc tutaj zgadzam się absolutnie, że przywrócenie praworządności to jeden z priorytetów. Zdaje się, że Platforma, Koalicja Obywatelska ma pomysł, żeby to zrobić jedną ustawą. Tak mi się coś wydawało, że takie są postulaty Platformy Obywatelskiej, więc nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie by to mogło być jedną ustawą. No takie przywrócenie status quo. Status quo, tego troszeczkę by było ciężko. Natomiast Lewica widzi tutaj ścieżki w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest obszar podmiotowy, czyli postawić przed Trybunałem Stanu osoby winne tutaj tej zapaści demokracji, tak? Czyli mamy pana Ziobrę, mamy Beatę Szydło, mamy Beatę Kempę. No wybór mamy ogromny. Mamy ogromny wybór, tak. Czyli to jest ten element podmiotowy, a potem ten element przedmiotowy, czyli jakby wrócenie do rozwiązań, przywrócenie rozwiązań, które by były takimi bezpiecznikami demokracji, odpolitycznienie prokuratury przede wszystkim, odpolitycznienie sądów. I jeżeli chodzi o ten obszar praworządności, to Lewica na konferencji prasowej przedstawiła cały harmonogram działań, które będą się rozpoczynały od pierwszego posiedzenia w listopadzie 2019 roku. Rozpocznie się od wyboru członków Trybunału Stanu, potem będzie nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tak by można było wprowadzić możliwość zaprzysiężenia sędziów, którzy nie zostali do tej pory zaprzysiężeni. Chcemy, żeby oni mogli być zaprzysiężeni nie przed prezydentem, tylko przed marszałkiem Sejmu. W związku z tym szereg różnych działań. Niestety nie możemy ustawą zmienić przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, dlatego że to jest organ konstytucyjny i tam nie można, musimy poczekać, aż ta kadencja KRS-u wygaśnie, bo kadencja jest w konstytucji zapisana. I w związku z tym musimy liczyć się z tym, że ci upolitycznieni sędziowie KRS będą tam nadal działali. No i w kwietniu, aż do kwietnia 2022 roku mamy plan właśnie taki, że w 2020 roku kończy się ta kadencja KRS-u i wtedy będzie zakończony proces przywracania praworządności. Po kolei mamy rozpisane poszczególne etapy. Tak, tylko problem jest taki, że ja nie jestem prawnikiem. Podejrzewam, że zresztą byłyby spory i będą spory między samymi prawnikami i to nawet, że tak powiem, tymi demokratycznymi prawnikami, a nie tymi na usługach PiS-u, którzy są w stanie wszystko udowodnić.
albo też wszystko obalić, zależnie od potrzeby, tutaj będą musieli zmienić technikę. Natomiast problem jest taki, że jednak wiele tych zmian PiS wprowadził ustawami. Mhm. Ustawy podpisuje prezydent. No i mamy gwarancję, że co najmniej jeszcze przez rok, w najlepszym scenariuszu, prezydent będzie wetował po prostu ustawy i myślę, że nie będzie się tego bał. Znaczy moja hipoteza jest taka, że on jednak ze względu na wybory, że będzie, znaczy tak, to może tam nie zawetuje jakiejś mało znaczącej, żeby swojemu elektoratowi mówić, proszę bardzo, ja też prawda potrafię iść na współpracę, ale tutaj nie mogę zgodzić się na jakieś straszliwe rzeczy. I ja nie wiem, czy dzisiejsza opozycja ma na to patent, to znaczy, czy można teraz różne rzeczy wprowadzone ustawami odkręcać nieustawowo, bo nie ukrywam, że najbardziej boję się tego, że opozycja wygrywa i jest w związku z tym ogromne oczekiwanie elektoratu opozycji, no powiedzmy tam jakoś liczącego sobie 40-50% głosujących, tak? Ale jeszcze do tego jest obserwacja tych wszystkich, którzy stoją z boku i którzy ciągle są takim języczkiem uwagi, tak? Raz pójdą na wybory, raz nie pójdą. Oni są dużo mniej zdeterminowani i do nich na przykład może zacząć docierać propagandowy przekaz PiS-u, że zarzucali nam łamanie prawa, a w tej chwili sami to prawo łamią i obchodzą na różne sposoby. Ja się boję, że w tym momencie pogrążymy się w totalnym piekle, bo taki zwykły, szary człowiek, on nie jest w stanie rozróżnić, co jest na przykład drastycznym łamaniem prawa, bo nawet w Polsce, nie wiem, no, Europejski Trybunał w Strasburgu nie ma aż takiego autorytetu, że na przykład jeżeli on stwierdzi, zresztą być może stwierdzi coś jeszcze przed wyborami, prawda? Ale to też nie jest takie, bo z kolei jest w Polsce ta taka dziwna moda, że nasza suwerenność polega na tym, że mamy własną sprawiedliwość, która nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością europejską. Tak? Więc czy tutaj są jakieś scenariusze i pomysły, jak z tej pułapki uciec? Bo jeżeli się z niej nie ucieknie, to nawet elektorat opozycji zacznie być sfrustrowany. Bo on czasem, tak jak obserwuję w mediach społecznościowych, mówi, a w cholerę prawo, prawda? Trzeba przywrócić, tak. Że tak powiem, znaczy, no nie odbierzemy, relacje. Nie odbierzemy prezydentowi prawa do zawetowania no tak. ustawy, prawda? A to nie jest, będzie raczej większości natomiast, do obalenia, więc właśnie, potem do odrzucenia tego weta potrzebna jest duża większość. Natomiast no to też trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent wetował wszystko po kolei, prawda? Co będzie uchwalane przez opozycję. No ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. I że on to będzie. Trudno sobie to wyobrazić, aczkolwiek nie wykluczam, tak? Nie wykluczam, bo wiele rzeczy już wydawało mi się niemożliwe. Cztery lata temu różne rzeczy więc, wydawały mi się absolutnie niemożliwe. Posłuchaj, być może będzie rzeczywiście tak, że znowu będziemy na ulicach, tak? Być może w takiej atmosferze właśnie protestów będziemy wybierali nowego prezydenta, tak? No, tego wykluczyć nie można. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tak? Myślę, że to jest też, będziemy potrzebowali czasu na to, żeby przygotować się do tych zmian. I może ten okres do wyborów prezydenckich to będzie dobry moment, żeby właśnie wszystkie prodemokratyczne siły, które znajdą się w parlamencie, oby ich było jak najwięcej, przygotowały się bardzo dobrze, żeby jak najwięcej z tych zmian naprawczych wprowadzić w tej kadencji. Choćby właśnie zaczynając od zaraz po wyborach prezydenckich, ale nie przeciągając tego dużo dłużej, bo nie chcemy pogrążyć się w chaosie i nie chcemy, żeby właśnie no, przyzwyczajać się do tego prawa, które zostało zepsute. A czy możecie przynajmniej, nie żądam tu szczegółów, bo to rozumiem, że to może, a może nawet powinno być trochę tajne albo dyskrecjonalne, że w każdym razie wasze komitety, czy też partie, które powołały te komitety, mają jednak grono jakichś ekspertów, konstytucjonalistów przede wszystkim, prawników, którzy jednak siedzą i kombinują, tak? Dlatego, że znaczy jesteśmy w sytuacji, ja nie mówię o kombinowaniu w sensie znajdowania kruczków prawnych, tak? Tylko znajdujemy się w kompletnie nowej sytuacji ustrojowo-konstytucyjnej. W związku z tym do tej pory pewne rozwiązania po prostu nie były testowane. Tak? Zresztą tak jak PiS pokazał, że niestety to nasze prawo tak nie do końca było precyzyjnie skonstruowane i że właśnie można
Bo nie wszystkie ich ustawy czy ustalenia były ewidentnym złamaniem prawa, tak? Niektóre były nagięciem go, powiedziałbym, do granic możliwości, ale jeszcze nie podpadającym No tak, na przykład przerwa paragrafy. Teraz, prawda, w tak. obradach również nie jest złamaniem tak. prawa, tak. tak? Ale jest to no, bez precedensu. Nigdy tak. to się nie wydarzyło, ze stołkami się nie mogą rozstać. Taka no, jest prawda, prawda? Jest to, 15-16 zasiądą w ławach, więc rzeczywiście wyszukują różnych sposobów, różnych kruczków i tak było i tak nie mogą się rozstać ze swoją kadencją. Więc my też pracujemy, tak? My też pracujemy, czyli my też szukamy rozwiązań. Myślą, oczywiście, tak? Że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I... Dobrze. Myślę, że cała Europa i cały świat powinien za nich trzymać kciuki, bo być może okażą się oni tutaj decydujący. Ale też, choć... jeśli, przepraszam, że się wejdę w słowo, myślę, że nie zapominajmy o tym, to co się przez ostatnie 4 lata, czego byliśmy ofiarami też jako obywatele, to to ustalanie i to, ta zmiana prawa działa się w nocy i działa się ponad naszymi głowami. My mieliśmy bardzo mało do powiedzenia. Strona konsultacji publicznych, na których do 2015 roku zawieszano projekty, które są aktualnie w konsultacjach publicznych, tak żeby to było transparentne i dostępne, od 2015-16 tam nic nowego nie zawieszono. Więc my musimy też znaleźć sposób na to, żeby włączyć obywateli w to odpowiedzenie na pytanie, jakiego państwa chcemy po PiS-ie. I tutaj są narzędzia już istniejące, choćby właśnie konsultacji publicznych, które się przeprowadza, a nie ale choćby nawet dyskusja, wiesz, parlamentarna po prostu, rzetelna parlamentarna tak. dyskusja, gdzie mamy opcje różne, prawda, i różne punkty widzenia, to jest już to minimum, kolejna, prawda? Kolejne minimum kulturalna, gdzie daje się więcej albo nawet 15 sekund i wyłącza mikrofon. Tak? Kolejna rzecz, panele obywatelskie, gdzie wybiera się grupę reprezentatywną, informuje ją o wadach, zaletach, problemach, czyli ona jest poinformowana, przeszkolona i współpodejmuje jakby decyzję i kierunek nadaje. Używajmy tych metod demokratycznych do włączania społeczeństwa w to, nie, jak ukształtujemy... A nie rządowe projekty, tak, prawda? Gdzieś tam za zamkniętymi tak. drzwiami. Ale to jest dlatego mi się też wydaje bardzo ważne, bo niby z jednej strony się wydaje oczywiste, ale problem PO i PSL przez ostatnie 8 lat, to jest tak, że nawet pewne decyzje poprzedniej, ancien reżimu, które można by bronić, znaczy na przykład można by z pewnego punktu widzenia bronić na przykład podwyższenia wieku emerytalnego, tak, z racji na trendy demograficzne i tak dalej. Tak. Można by bronić, ja nie wiem, że to jest ewidentne, to jest skomplikowane. Natomiast jeżeli wydaje mi się, można mieć do właśnie poprzedniej ekipy pretensje, to nie o sam fakt, że taką decyzję podjęli, tylko że nie potrafili jej dobrze wytłumaczyć społeczeństwu. Mm. Że troszkę jednak przyjęli takie założenie, jak coś jest sensownego, to trudno, ludzie z czasem do tego dojrzeją. No nie, jeżeli ludzie są poddawani praniu mózgów z innej strony, jeżeli też mają zresztą skądinąd swoje różne indywidualne przypadki, tak? Gdzie rzeczywiście to wydłużenie wieku emerytalnego w ciężkich zawodach, przy bardzo niskiej płacy, prawda, jest rzeczywiście jakimś koszmarem. No. Człowiek, nie wiem, kobieta, starsza kobieta na przykład marzy już o emeryturze, bo chce się tylko zająć wnukami, tak, i raptem jej przychodzi jakiś schetyna czy jakiś Tusk i mówi, nie kochana, ty jeszcze popracujesz sobie parę lat, tak. Ja rozumiem, że to może frustrować, tak. I oczywiście nigdy nie jest tak, że można wszystkich przekonać w społeczeństwie. Po to wymyślono demokrację, żeby przynajmniej większość do czegoś przekonać. Natomiast to są pewne zaniedbania i my nie mamy tego w kulturze politycznej, żeby nawet kosztem opóźnienia jakichś ważnych reform, zmian czy coś takiego... No bo kiedy jakieś referendum pamiętać? Mieliśmy, tak, prawda? Tak. Nie korzystamy no, referenda też... są dość ryzykowne. Ale też nie korzystamy... Tak? No tak, mieliśmy w Anglii referendum, ale nie korzystamy z tych narzędzi, żeby pytać opinii publicznej o sprawy, które ich dotykają. Tak, ale ja myślę, nie? że to jest też kwestia, powiedziałbym, edukacji, tak? To znaczy może na przykład, nie wiem, więcej edukacji obywatelskiej w szkołach, a trochę mniej religii, no. No to zdecydowanie, jak najbardziej. I tutaj bardzo
pożytecznym, dosyć nowym narzędziem, w Polsce prawie niewykorzystywanym, jest właśnie to narzędzie panelu obywatelskiego, tak. Bo tych obywateli, którzy są wybrani jako przekrój społeczeństwa, czyli to jest duża grupa społeczna, oni są najpierw w pełni poinformowani o danym problemie, tłumaczy się za, przeciw, wszelkie ograniczenia i dopiero wtedy podejmują decyzje. I zwykle pokazują badania, te decyzje są bardzo... Tak, no bo znaczy, to jest też problem. Tak, że nikt z nas nie lubi być w życiu zaskakiwany. No taka tak. Jest prawda, tak? Nawet w życiu prywatnym, prawda? Tak samo w życiu społecznym. Tak jest, że my musimy być... Mieliśmy na szczęście precedensy, bodajże w Poznaniu chyba robiono już takie panele. Już pierwsze, tak. Jest projekt, który ruchy klimatyczne złożyły w Warszawie i prezydent Trzaskowski to przyjął. To trafi na Radę Miasta bodajże za kilka miesięcy o właśnie stworzenie takiego panelu klimatycznego w Warszawie, który jakby będzie współtworzył potencjalnie ten kierunek, jak Warszawa ma się przystosować do zmian klimatycznych. No, byłbym za tym, żeby jeszcze przynajmniej parę innych tematów też to objęło. Absolutnie. W Warszawie, no ale może Trzaskowski od czegoś się... trzeba zacząć. Tak, może się odważy, że tak powiem, bo ja rozumiem, to jest pewien nowy obyczaj. Też jest piekielnie ważne, żeby to było bardzo mocno nagłaśniane i żeby to było transparentne, żeby tak. Nawet można było oglądać ich dyskusje i obrady i tak dalej. Bo problem jest taki, że właśnie zapada nieraz bardzo dużo dobrych decyzji, które są po prostu niezrozumiałe, a przekleństwem całej tej przestrzeni mediów społecznych jest to, że tam, jeżeli ktoś nie potrafi dokonywać wyboru, to z większym prawdopodobieństwem trafi na bzdurę, manipulację, kłamstwo niż na rzetelną informację. Referendum angielskie było bardzo dobrym dowodem tego. Tak? To znaczy widać, że Anglicy jakby po nie w czasie zrozumieli, że część z nich, tak? Że popełnili głupstwo, tak? Tylko już z tą ręką w nocniku zostali. Tak. Ja wtedy mieszkałam w Wielkiej Brytanii, więc jakby doświadczyłam, jakie kłamstwa były opowiadane w mediach publicznych, które nie były dementowane. Jak politycy opowiadali różne rzeczy. Dzisiejszy premier Boris Johnson w programie Od śniadania do kolacji odpowiadał w ten sposób, czy Brexit na przykład zmniejszy ilość pracy, miejsc pracy, czy wręcz przeciwnie zwiększy. W momencie, kiedy nikt nie wiedział, nie było na to żadnych danych, żadnych badań i dzisiejszy premier Boris Johnson w żywe oczy opowiadał Brytyjczykom od rana, że oczywiście Brexit zwiększy ilość miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, absolutnie nie zagrozi istniejącym miejscom pracy. Oczywiście badania wszelkie i estymacje bardzo szybko pokazały, że to jest nieprawda. No tak, ale autorytet telewizji śniadaniowej jest większy od wszystkich badań. To jest po prostu manipulacja taka polityczna, prawda? No, znaczy myśmy mieli takim pionierem tego w Polsce, trzeba przyznać, był Andrzej Leper, który pamiętam dziennikarzom, co jako dziennikarza jednak trochę mnie szlak trafiał na moich kolegów, źle przygotowanych. Choć rozumiem, że czasem trudno się do wszystkiego przygotować i mieć wszystko w głowie, ale podawał wzięte z kapelusza jakieś liczby, rzucił je o iluś miliardach. Zresztą PiS to dość dobrze kontynuuje, muszę powiedzieć, bo te tam rzekome straty w VAT-ie tam jakieś pewnie tak, były. Cała wszystko Europa można powiedzieć, prawda? Wszystko można wyciągnęli tam w ogóle, nie wiem, tam pół biliona, prawda, w ogóle złotych, przy czym... Można podawać dokładnie każdą dowolne, inną kwotę. Tak. Od jednej złotówki do po prostu 100 miliardów no, dolarów. Można podać też, że 4 tysiące minimalna pensja może wynosić, prawda? Praktycznie za 3 lata. To jest cwane, to ja tylko powiem... No, ale cwane, powiedzieć można wszystko, tak, to w tym sensie tylko, mówię. Tylko tu muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem inteligencji tego chwytu pisowskiego, dlatego że mówię to po przeczytaniu jednak paru niegłupich komentarzy. Bo dowcip polega na tym, że biorąc pod uwagę obecną dynamikę wzrostu, to prawdopodobnie, a jeszcze biorąc pod uwagę, że inflacja zaczyna rosnąć, to prawdopodobnie w sposób naturalny gdzieś ta płaca minimalna w okolicy tych 4000 by się znalazła. Tyle tylko, że to jest dzisiaj wyłącznie hipoteza. To znaczy to jest na tej zasadzie, że ja grając w lotka mam oczywiście prawdopodobieństwo wygranej, tak? Natomiast nigdy nie wiem, co się zrealizuje, wiesz może co? Po mojej śmierci dopiero. To jest tak, że przez te 4 lata o 500 zł wzrosła płaca minimalna, bo jak PiS dochodził do władzy, to była 1750, tak. Teraz mamy 2250, więc
Skąd, nie wiem, te komentarze, że potem, bo w tej chwili mamy 250, to do 4 to jest 80%, prawda? Tak. Więc ja tutaj bym była zdziwiona, gdyby tutaj takie komentarze logiczne były, że rzeczywiście może być tak, że w takim tempie przy inflacji w miarę zbliżonej lub ciut wyższej ta płaca by mogła być 4 tysiące. No raczej to jest wręcz nieprawdopodobne. Chcę powiedzieć, że ciekawym rozwiązaniem jest rozwiązanie Lewicy, gdzie postulujemy, aby pensja minimalna, wynagrodzenie minimalne było odniesione do średniej krajowej. I my postulujemy, aby to było 60%. Takie są wytyczne Unii Europejskiej i tak kraje Unii Europejskiej do takiego modelu będą dążyły. I jest to model rozsądny, dlatego że ta płaca minimalna wtedy rośnie proporcjonalnie do średniej krajowej i każdy z tego wzrostu gospodarczego może korzystać na sprawiedliwych zasadach. Wydaje się, że ten model jest bardzo interesujący i my to mamy w swoich postulatach i do tego będziemy dążyć. Chcemy to dyskutować razem z naszymi partnerami i przedsiębiorcami i pracownikami, w jaki sposób dochodzić tutaj do tego modelu tej sprawiedliwej płacy minimalnej, ale uważamy też, że na ten moment konieczne jest podwyższenie tego wynagrodzenia, które w tej chwili wynosi 2,250 i od ręki proponujemy, żeby to było 2,700. Taki jest nasz postulat. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników budżetówki, to uważamy, że oni, że ich sytuacja jest tak dramatyczna, że oni powinni zarabiać w tym momencie minimum 3,500 zł. Dlatego, brutto. Że brutto. No to jest brutto. Ale oni w tej chwili zarabiają, tak, pracownicy sądowi, tak, nauczyciele, zarabiają, czy urzędnicy, wielu z nich zarabia po 2,000 zł na rękę. Prawda? 3600 to jest około 3000. I to już nawet 3500. Po ładnych paru latach pracy, nie jako po paru latach pracy, tak. I to się przekłada na funkcjonowanie nas wszystkich obywateli, bo ja powiem, że na swoim przykładzie, ja jestem prawniczką, jestem radczynią prawną i z sądami mam na co dzień do czynienia i na stronach internetowych sądów, jak powchodzimy, to są ogłoszenia, że bardzo przepraszają, ale korespondencja sądowa, są opóźnienia, dlatego że nie ma pracowników, nie ma sekretarzy, nie ma asystentów sędziów, są ogłaszane konkursy, ale nie ma zgłoszeń, po prostu ludzie nie zgłaszają się do pracy. I to już nawet nie jest samo to, że te pensje są niskie, że to jest niegodne dla tych ludzi po prostu, tak? Natomiast na tym cierpimy my wszyscy, dlatego że jeżeli to jest dla nas niebezpieczne, to każdy z nas Kowalski, który chcemy, żeby sądy działały sprawnie. Ale jak one mogą działać sprawnie, jeżeli nie ma kto wysłać wezwania na rozprawę i te wezwania leżą, pisma procesowe nie są wysyłane też na czas, miesiącami trwa wysyłka korespondencji i to się po prostu przekłada na nasze prawa. Jeśli mogę dodać, czy 2500 czy 2800 za chwilę nam nie pomoże, za chwilę będziemy potrzebowali 5000 na rękę, żeby opłacić nasze rachunki za energię. Kolejna zmiana naprawdę paląca i to jest naprawdę musi się zadziać przez te najbliższe 4 lata, bo jeżeli się nie zadzieje, to będziemy w poważnych tarapatach, to jest przygotowanie do zmiany w ogóle polityki energetycznej Polski. Coś, czego nie zrobiliśmy przez ostatnie 30 lat, co wisi nad nami od jeszcze okrągłego stołu, pod stolik Grupa Ekologiczna, która już wtedy mówiła i wpisała w protokół okrągłostołowy, musimy rozwijać energetykę odnawialną. Mamy tutaj bardzo wolny postęp. Jesteśmy jednym z najbardziej uzależnionych krajów świata od węgla. Ceny węgla i ceny emisji za węgiel rosną. My jako obywatele będziemy już tą cenę zaczynamy płacić już w
w tym roku i w kolejnych to będzie spirala wzrostu choćby cen energii. Albo państwo weźmie to na siebie, jak zrobił PiS, tylko kosztem wtedy właśnie, nie wiem, właśnie braku pieniędzy na służbę zdrowia. To będzie niewykonalne, bo widzimy, ile mamy problemów właśnie w obszarach publicznych, gdzie nie spojrzeć. Więc musimy się bardzo pilnie tym zająć. Już nie wspominam o jakby, no samo sedno tego problemu leży w tym, że jeżeli nie zredukujemy emisji o 50% w przeciągu następnych 10 lat, czyli to są dwie kadencje sejmowe plus 2 lata, niewiele czasu tak naprawdę, to za chwilę będziemy wszyscy się dosłownie gotować. I będziemy wszyscy mieć takie problemy, jak już zaczynamy widzieć coraz ostrzej co roku. Tutaj z wiosną się dogadacie, no, to się dogadacie. Tak, nie będzie. Zapowiedzenie, że do 2035 roku się, że tak powiem, zdekarbonizujemy. Natomiast musimy faktycznie już tu działać tej jesieni jak najszybciej, bo rozpoczyna się perspektywa, jest dopinana i będzie uzgadniana i zamykana perspektywa 2021-2027 w Parlamencie Europejskim. Budżet bardzo ważny, gdzie Unia Europejska jest bardzo otwarta na wszelkie właśnie proklimatyczne polityki, wspieranie nas, jeżeli chcielibyśmy to wsparcie zainwestować w dekarbonizację, odejście od węgla, przejście na energetykę odnawialną, ale my do tej pory mówiliśmy nie i premier Morawiecki zablokował porozumienie odnośnie redukcji emisji 2050. Ministerstwo Rozwoju w ogóle nie spotkało się z komisarzami w sprawie funduszy na czyste powietrze i w związku z tym te fundusze stoją dzisiaj pod znakiem zapytania. To jest ponad 100 miliardów na najbliższe 10 lat, które możemy stracić bardzo łatwo, bo jakby kierunek jest... Więc i to się musi zadziać, nie możemy czekać do przyszłego roku, to się musi zadziać tej jesieni. I to tak? Jest musimy bardzo o to walczyć. Smutne, że PiS nie dostrzega, naprawdę tak jakby nie dostrzegało tego tematu, tego kryzysu klimatycznego. Znaczy dostrzega, bo mają badania nawet opinii społecznej polskiej, które mówią... Tylko oni się boją tego. Ale oni tego nie chcą. Ale jak dostrzega? Ja nie słyszałam, żeby oni dostrzegali, bo oni nic nie robią. Ministerstwo Środowiska robi badania opinii społecznej co roku jesienią. To się nazywa Klimada, z którego wynika, to są ich własne dane, na polskim społeczeństwie, z którego wynika, że 9 na 10 Polaków wie i Polek i Polaków wie, że klimat, zmiany klimatyczne, w związku z tym susza, rosnące ceny żywności, rosnące ceny energii, smog, który nas zabija, ponad 50 tysięcy osób rocznie, że 9 na 10 osób w Polsce widzi to jako jeden z głównych naszych problemów. Tak, no, ale się boję, że oni znają te dane. Sam Polak, jak mu trzeba powiedzieć, tak, że w związku z tym trzeba zmienić to i to, i również w jego życiu, to wcale nie jest chętne. Rozbudowują, Ula, zobacz. Oni przekłada się na chęć do działania. Dbają o kopalnie, będą wydobywać, będą sprowadzać. Nie wiem, czy znasz te teraz w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów przyszła odpowiedź co do dane co do wydobycia węgla naszego i co do importu. To są dane zastraszające. My po prostu ogromne ilości importujemy i tutaj nie widać w ogóle zmiany, tak? Rozbudowujemy elektrownie węglowe. Tak więc, jest. Dobrze, ale ja bym nie poruszę, znaczy nie zachęcam was w tej chwili do tego tematu. Niemniej zdaję sobie sprawę z tego, że tak przy pełnej zgodności poglądów, to jednak jak przyjdzie co do czego, to kościół w gardle opozycji stanie kwestia atomu. Bo tu rozbieżność jest bardzo duża. Lewica generalnie jest za elektrownią atomową albo elektrowniami. Znaczy to jest partia Razem. Partia Razem jest za atomem. Ale, a Zieloni są kategorycznie przeciw. Wiosna też jest przeciw. Ja wierzę w rozsądek tych wszystkich sił prodemokratycznych, które wierzę, że naprawdę znajdą się w parlamencie w dużej reprezentacji i nie zrobimy tego, co zrobiliśmy przez ostatnie 30 lat, czyli o ten atom kłóciliśmy się przez 30 lat, a w międzyczasie siedzieliśmy po uszy zakopani w węglu. Nikt nie ruszyliśmy się ani... Ale, więc nie, ja wierzę... niezłe pensje, o ile pamiętam. Więc wierzę, że tego błędu nie powtórzymy. Nie należy dyskutować na temat tych niuansów, prawda, bo jest
tyle rzeczy do zrobienia w innych obszarach, no, gdzie nie jesteś... Nie, jest nie to, to rozumiem, poważny, ale poważny, tak. Ale, niuansów w sensie, że mamy różne inne ścieżki oprócz atomu dochodzenia do no tak, OZE, ale, prawda? Ale generalnie jednak chyba, ty się pewnie lepiej mnie znasz na tym, ale większość znanych mi w każdym razie ekspertów, niezależnych, tak? Ja nie mówię o takich ekspertach podczepionych pod polityków, jednak twierdzi, że wiatr i słońce w naszym klimacie to jest niestety za mało. Już na szczęście ta technologia w ogóle energii odnawialnej, energetyki odnawialnej. Ja wiem, że ona idzie do przodu. Idzie tak do przodu i tak szybko. Ale atom z kolei też coraz bardziej bezpieczny. To nie są te stare reaktory, których się baliśmy, te rosyjskie. One dzisiaj nie grożą zupełnie żadną eksplozją. Atom jest coraz bardziej bezpieczny, ale jest wciąż niebezpieczny. Atom jest jakie kadry, kadry trzeba mieć, żeby taką elektrownię odpalić? My takich kadr nie mamy. My takich kadr nie mamy. Takie kadry wyszkolić. Już mówię, mogę, bo znów jesteśmy. Nasz główny problem, jeśli chodzi o energetykę, jest taki, że to jest energetyka scentralizowana, którą zarządza oligopol 5 spółek, w których mają udziały skarb państwa, i one trzymają to odgórnie zacementowane. I w związku z tym mamy znów bardzo niewielki wpływ na to, co tam się dzieje, czy będziemy spalać węgiel, czy będziemy wykorzystywać atom, czy energię odnawialną. Mamy bardzo mało do powiedzenia. Atom jest kolejnym modelem scentralizowanym. Jakby pomijając wszystkie inne problemy z atomem, że jest już dzisiaj bardzo drogi w porównaniu do energii odnawialnej. Przykład Hinkley Point C, czyli C z Wielkiej Brytanii. Koszty przerosły już kosztorys. Ale już nikt tego nie chce ubezpieczać. Kraj to jest Francja, dzięki atomowi. I Francja ma już problemy, ma te reaktory, to jest też inna sytuacja, bo my jako Polska musimy rozważyć, czy chcemy wybudować na przykład 6 reaktorów atomowych i przestawić naszą energetykę z węglowej na atomową w momencie, kiedy no, stoimy przed problemem. Wszyscy się zgadzają, że miks jednak. Kwestia co w miksie. I tutaj na szczęście mamy i rodzimych, wspaniałych naukowców, choćby Politechnika Śląska, profesor Popczyk z zespołem, którzy mówią, mamy miks energetyki wiatrowej na morzu, na lądzie, plus słoneczna, mikro, od małych po duże urządzenia, plus biogaz jako dopełnienie i stabilizator. I to dla Polski może wystarczyć jako bardziej stabilny system energetyczny niż ten dzisiejszy, którym steruje odgórnie minister Tchórzewski. Wydaje mi się bardzo dobrym rozwiązaniem, znaczy oczywiście też w ramach jakiegoś miksu, a nie załatwiającym wszystko. Przeczytałem po raz pierwszy w takim kultowym kiedyś piśmie Życie i Nowoczesność, w dodatku do Życia Warszawy, gdzie Stefan Bratkowski, Nestor polskiego dziennikarstwa, uparcie lansował małe takie mini hydroelektrownie na całej wsi i w tych. I już wtedy były to całkiem ciekawe rozwiązania. Oczywiście nie załatwiające, rzecz jasna, prądu dla hut tam, czy milionowych miast. Ale właśnie decentralizujące i biorąc pod uwagę, jak poszła daleko technika też w tej sprawie. I jak spadły ceny. Bardzo tanie, w ogóle jakieś takie urządzenie w ogóle wielkości, nie wiem, lodówki, które człowiek wstawia, który mieszka gdzieś w pobliżu rzeczki i ma prąd na wszystko w ogóle. U nas na skutek różnej upierdliwości urzędniczej w gruncie rzeczy, to jest właściwie niewykonalne. Znaczy, to jest taka droga przez mękę, żeby dobić się do czegoś takiego, że w efekcie to w ogóle nie poszło. Tak? To co już nawet w Polsce i możecie się gdzieś wybrać na wschodzie, na Podlaskie, gdzieś okolice Białegostoku, zobaczycie miejscowości, gdzie co drugi dom będzie miał panele fotowoltaiczne na dachu, bo ludzie już po prostu rachunkiem ekonomicznym, one ceny tak spadły, zauważyli, że ale mogą ja oszczędzać i nie muszą dorzucać do pieca. Propagandowych, bo to jest tak, z jednej strony mówimy o zmianach klimatu, z drugiej strony my je obserwujemy. Ja wiem, ja nie mylę pogody z klimatem, znam ten. Niemniej jest oczywiście jakaś relacja między jednym i drugim. Tak. Te relacje, powiedzmy, w ciągu na przykład ostatnich 2 lat w Polsce można zaobserwować w bardzo prosty sposób. Systematycznie rośnie liczba słonecznych dni.
Ja jestem ciekaw, czy jest takie zestawienie, żeby na przykład wziąć, nie wiem, ostatnie 5 lat i 5 lat sprzed 20 lat i porównać, jak się zmieniło nasłonecznienie. Bo jednym z argumentów, że te ogniwa to jest tam ciągle za mało wydajne, bo to tak. Przecież nie zawsze w nocy nie działa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, to jest jasne. Tylko, że tutaj każdy procent przyrostu liczby słonecznych dni, no to jest jakieś ogromne ilości kilowatów tak naprawdę tak w skali zupełnie kraju. Zupełnie za darmo. Ale nie widziałem nigdzie takich wyliczeń, a byłbym ciekaw, bo ja empirycznie stwierdzam, że mamy coraz więcej takich, że 2 tygodnie w ogóle nie było bez jednej chmurki. Mm-hmm. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że w ogóle jak było 25, to się mówiło upał, tak? I to było 3 dni albo 4, jak przyszedł ten wyż nad Rosji taki azjatycki. Znaczy, są w tej chwili aplikacje. To mamy cały czas Afrykę, prawda? Są takie aplikacje, gdzie można sprawdzić, nie wiem, to wam to polecam ilość dni gorących. Ja to zachętę dla tych, którzy... Myślę, że dałoby się coś tylko znaleźć. Że takie mówienie, że gdzieś są domy, prawda, gdzie fotowoltaika jest zainstalowana, że to coraz więcej, że obywatele już dostrzegają, to jest... To nie o to chodzi, bo to rozwiązania muszą być systemowe. Oczywiście. Rozwiązania to muszą być na dużą skalę. To musi być masowe. Absolutnie tak. Tak samo jak nasza segregacja domowa. No nic, nie pójdziemy do przodu, jak ja będę segregowała, ty będziesz segregował, czy ty, prawda? To musi być naprawdę systemowo robione i tylko wtedy będziemy mieli szansę, żeby załatwić problem. Ja mam obsesję segregacji i za każdym razem, jak znoszę te różne worki, pomijam, że mi znikł na kompost na przykład, ale trochę rozumiem, bo na przykład nie ma patentu, mamy 35 stopni, trzyma przez tydzień, jak w tych, w najlepszym wypadku, altankach trzymać te, tam smut ale jest posłuchajcie, po prostu. To jest... Natomiast niestety widzę, tutaj papier, tak, więc mam worek z papierem, patrzę, a tam butelki, plastik, wszystko. Ale ja właśnie chcę powiedzieć, że kompletnie nie ma edukacji. Ale nie, samorządy. Nie. Właśnie o to chodzi, że nawet samorządy nie edukują i co chwila, na przykład u mnie, to jest co chwila informacja inna, w jaki sposób segregować. Bo tak, najpierw ten kosz to jest, że można wrzucać i puszki, i szkło. Potem się okazuje, że nie. Jednak do tego kosza nie można puszek, tylko same szkło. I tak jest na okrągło. Worki też są co chwila inaczej opisywane i to robi zamęt u ludzi. Ludzie nie wiedzą, w jaki sposób mają segregować. Te informacje są chaotyczne, ciągle zmieniane i to... Ale jest jeden gatunek śmieci, który został zupełnie wyeliminowany z polskiej przestrzeni publicznej i to jest charakterystyczne. To są puszki aluminiowe po napojach, ponieważ opłaca się je zbierać. No tak, zbierają. Czyli tworzenie systemowe. A pamiętacie, jak była zbiórka makulatury? Ja to pamiętam, tak. Że jak ja chodziłam do szkoły, to się zbierało makulaturę, były skupy i chodziłam do tych skupów z całymi pudełkami makulatury i się sprzedawało. To były moje oszczędności. I butelki zwrotne. Tak, i butelki zwrotne, tak coś, samo. Co... Za butelki zwrotne szłam i to było moje kieszonkowe. Nie? Czyli teraz naszym zadaniem, bardzo pilnym, jako parlamentarzystów, ustawodawców, będzie tworzenie dobrego prawa, które nie tylko nie będzie karało za wszystko, za wyrzucanie i mieszanie takich śmieci z takimi, tylko tworzyło zachęty, żeby właśnie oddawać papier, segregować, oddawać butelki, żeby nagradzać, zachęcać, płacić więcej za produkcję własnego prądu. To jest jakby model produkcji własnej energii, gdzie ten, który produkuje, dostaje, nie traci, nie oddaje tam 20% do sieci na niby utrzymanie sieci i tak dalej, a de facto zrzuca się na te 5 spółek oligopol, który ma jakby zacementował ten system przesyłowy, tylko jest wynagradzany, płacimy mu więcej i mówimy tak, drogi obywatelu, produkuj własny prąd, bo to jest zdrowsze, bezpieczniejsze dla państwa też, to nas odciąża. I to musi być stabilne. Tak. Prawo w tym obszarze musi być stabilne, bo to są inwestycje. To nie może być tak, że się mówi do Kowalskiego, ty sobie panele zainstaluj, my będziemy od ciebie odkupywać. A za rok ci to zmieniamy. I tutaj bo niestety, profesor Popczyk, tak. Jak mogę zacytować, mówi doskonale, odpowiada na pytanie, ale czy to jest stabilne? Wiatr?
słońce, biogaz, czy to jest stabilne? Profesor Papczyk mówi, to jest dużo bardziej stabilne niż dzisiejszy rząd. Dużo bardziej przewidywalne. Oby, ale dobrze, bo to ja już bardzo mnie podnieciły te wasze wizje i po prostu jakbym mógł, to bym na was głosował. Możesz. W każdym razie na pewno bym chciał startujemy mieć, z Warszawy. Tak. Na pewno bym chciał mieć takie posłanki. Ale niemniej jednak tak już na powoli kończąc, no dobrze, ale jest jeszcze niestety taka opcja, że się nie udaje. Tak? To znaczy, na ile wasze ugrupowania, wasze partie mają pomysł, scenariusz, co się dzieje, jeżeli zapewne też niezbyt wielką, też konstytucyjna przewaga PiS-u jest niemożliwa, no ale niestety wykluczyć tego nie można. PiS nadal rządzi. Mamy kolejne 4 lata. Znaczy, po pierwsze, Jacku, pewnie wiesz, że Lewica była tutaj całym sercem za tym paktem senackim i mocno walczyła o to, żeby w skali całej Polski ten pakt senacki się udał. Różnie z tym wyszło, ale to byłby taki, o przy okazji Pawła Kasprzaka serdecznie pozdrawiam, który startuje z Warszawy. Dzisiaj go z nami nie ma, ale może się za tydzień pojawi. Zobaczymy. Więc właśnie. Więc to też to był pomysł na jeden z tych bezpieczników. Aczkolwiek ja jestem tak jak ty, tak, nastawiona na to, że jednak ten wynik opozycji będzie na tyle dobry, że jednak stworzymy rząd i będziemy rządzić. Ale musicie to dlatego mówię, to był taki scenariusz. Ponadto, co jest bardzo ważne, to jest wprowadzenie do Sejmu bardzo dużej ilości posłów aktywnych. Po prostu opozycja parlamentarna musi się składać z ludzi, którzy chcą walczyć. Jak wam się podobał teraz, Adam Bodnar mówiący do... trochę opozycji ale właśnie, było, ale ilu? No ale słuchajcie, i to jest ta demora... Tak? Ale Jacku, mi się to nie mieści w głowie. Dlatego, że ta ryba psuje się od głowy. Jak taki obywatel ma mieć nadzieję i wierzyć w tą opozycję, jak nie widzi ich na sali, nie widzi, że walczą. Tak naprawdę ile posłów występuje z interpelacjami, ile posłów widzimy tak, że się dopytuje, angażuje, protestuje. To jest naprawdę na palcach jednej ręki policzyć, a mamy jednak wśród tej opozycji... Ile osób pomagało opozycji ulicznej na przykład, tak, kiedy ludzie byli bezprawnie zatrzymywani, a ci posłowie, bo byli tacy, tak, to, ale to ich była tak palców jednej Więc ręki, o to chodzi. Jacku, jak się pytasz... Potrafili interweniować skutecznie w obronie właśnie, ludzkiej godności i wolności. Dokładnie. I to jest też jeden z bezpieczników, tak? Wybierzmy ludzi, którzy są zaangażowani i którzy dają rękojmie na to, że będą się angażować nawet w kryzysowych sytuacjach i że nie odpuszczą, prawda? I tutaj mogę przytoczyć przykład Zielonych. My wybieraliśmy wewnętrznie osoby, które rekomendujemy właśnie na listy jako tych... zwykle mamy po jednej osobie z członka, członkini Partii Zieloni na każdej liście w Polsce i właśnie kładliśmy duży nacisk... W każdym okręgu. Kładliśmy duży nacisk na to, żeby wybierać osoby i popierać osoby, które są... Wiemy, że to są bardzo aktywne, ciężko pracujące osoby. Wszyscy pracujemy jako, większość z nas, znakomita, jako wolontariusze. To, co robimy dzisiaj, to, co ja robię dzisiaj, to jest po pracy, po nocach, weekendami. Tak. I dla mnie świadomość tego, że właśnie mogłabym robić to w pełnym wymiarze czasu, jest niesamowitą, tak jest, jakby tak taką, jest. Nakręca mnie i napędza i myślę sobie, ile będę w stanie zrobić, jeżeli dzisiaj jestem w stanie, nie wiem, pójść na jakąś komisję, zaprotestować, złożyć pismo gdzieś tam w Warszawie czy na Polesiu, żeby nie wybudowali kolejnej kopalni gdzieś na terenie cennym przyrodniczo, nie wybudowano autostrady przez kolejną puszczę i tak dalej, i tak dalej. I robię to dziś po nocach, ile mogłabym zrobić
w pełnym wymiarze jako posłanka czasu i takie, na takie osoby stawialiśmy jako Zieloni, więc możecie być pewni, obiecuję tutaj w naszym imieniu, że będziemy pracować jak mróweczki od rana do nocy i patrzeć na ręce, nagłaśniać, tłumaczyć, dokładnie, prostować, bo jeżeli nie odzywamy się, jeżeli nas nie ma, jeżeli nie dopytujemy, to po prostu, bo tak jak tego kota nie ma, to te myszy harcują po prostu, prawda? Ale słuchajcie, to jest dobra puenta. To znaczy, to uświadomiłeś mi ważną rzecz. Ja nie ze wszystkich osób na wszystkich listach jestem zadowolony, bo choćby właśnie na przykład, no mówiąc bardzo symbolicznie, nie rozumiem, dlaczego ci, których nie było przy Bodnarze, mieliby ponownie kandydować do parlamentu. Mm. Tak? Ja wiem oczywiście, że to by wiele nie zmieniało, ale, to, ale obecność na przemówieniu Bodnara ma siłę symbolu. Oczywiście. Jeżeli ktoś nie potrafi nawet symbolu bronić, to jak będzie bronił ludzi? Tak. Tak. Natomiast rzeczywiście to, że udało się, jak dla mnie w niewystarczającym stopniu, ale rzeczywiście po raz pierwszy jednak wprowadzić ludzi, którzy się sprawdzili w ostatnich 4 latach w bardzo ciężkim działaniu, może akurat mniej wiem o Zielonych, ale też wiem o wielu aktywistach takich ulicznych, społecznych. No ja 4 lata spędziłam na ulicy ostatnio. No i ja mam właśnie sprawy sądowe, czekam na zaproszenie do sądu w związku z protestem na ulicy, blokadą. Wielu z nas jest właśnie z ulicy na tych listach. Ja dlatego to zakończę, tak. Proszę Państwa, ci, którzy nas oglądacie, to nie jest tak, że jest szansa na jakiś ideał, bo tego nie ma. To podobno jest tylko w raju, a i to niepewne. Natomiast jest szansa, żeby z tych list wybierać tych ludzi, a można. To dzisiaj nie jest żaden problem w dobie internetu, jeżeli już nie macie nawet czasu przyjść na spotkanie z kandydatem na posła. Tych ludzi, którzy w CV nie mają tylko zasiadał, tylko robił. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My też.